10 razy. Już to zapamiętałem. Ziemniaki. Nie dostajesz, nie jesz ryżu. Nie. Makaron jest wyjątkowo. W wyjątkowych sytuacjach. Tak, to na przykład jak idę spać o 1:00 czy tam o
herer ikke dai for di de ar ikke so hei. Kanskje du må gjøre noe med din telefon? Hva sa du? Ja, men jeg hører ikke deg bra, så du må ringe igjen eller fra andre telefon. Jeg beklager. Ok, ha det. Biura statystyczne. Powiedziałam, że mówię ze swoim cudownym telefonu, albo... To nie u nas, to jego na pewno, bo ja normalnie ja już wszystkich słyszę. Ale tak trochę jest ciszone coś. Fajno, przecież nie Polaka znowu na drugim ładnie. No, tak cicho. Albo na Dreszko, już nawet. A czy jakieś środkiem? No, no, widzę, widzę. Czemu? Właśnie to chyba Elka. Aha. Jak a, widzisz. No tak, tak, oczywiście widzę. Wsadzi tak. Tam Elka. To by tamte musiały spać prawie, a tak jechać to.
pląć, taki no, świat nie, stoi. Nie, to zrobił. Nie ma sensu inaczej nawet. Będzie tłumaczenie się znowu z nie wiadomo z czego. No. A tak to jest dobrze. No, i wiesz, gdzie będzie zameldowana, gdzie ją meldują? Wydawało mi się, że jest meldowana w tym, w Warszawie. Aha. Jak na terenie ambasady, tak wyczytałem. Aha. Że tak niby meldują. Aha. Ale to, to może być niewiarygodna informacja. Dobra, okej. Bo albo mylę różne rzeczy, albo tak mi się wydaje. No bo jak przecież jest znany nasz adres, stałe zameldowanie, no tak. A że my nie powinniśmy mieć tam stałego zameldowania. Powinniśmy się wymeldować, bo tam nie mieszkamy. To nie jest nasze centrum życiowe, przenieśliśmy się. Tylko że nie możemy się wymeldować przez kredyt. Tak. Ale może byś tak wyczytałeś, bo macie, jak ty na przykład sprzedał wszystko, nie ma nic w Polsce, no tak. Pracują, a dziecko jest Polakiem, bo się urodziło w rodzinie polskiej, chce stworzyć w kraju. To faktycznie muszą gdzieś meldować jakby. No, no bo muszą ten obowiązek. Nie meldować, tylko... No, że meldunek robić. Że jest no, mieszkańcem Warszawy. Aha, że tak to aż. Tak, to aż tak. No, no tak. No po prostu, że tam rejestrują. No, w Warszawie nie jest tak, że w jakimś mieszkaniu po prostu, że zarejestrowany jest. Ale to właśnie ktoś pisał, jeżeli dobrze pamiętam, o meldunku. Właśnie o meldunku to było napisane. No ale tu też masz coś no, takiego. Że inaczej to działa i się bardziej człowiek czuje z tym tak inaczej. Po prostu, czy ja wiem, to wyobraź sobie, że w Polsce idziesz na policję i się tam rejestrujesz. A tutaj to tam przecież na policję robisz. Prawda? Folkeregister, coś takiego. A, aha, pomyliłem z tym. Z tym tak, wszystkim tak, w jednym. Wszystkim tak, to tak. Na początku, a potem to już tylko. Ale no to co? No to w Polsce też masz wydział, udział, Urząd Stanu Cywilnego, który się tym zajmuje. Tyle, że my mamy tak dość Polski, że cokolwiek by tam nie było, to no tak, nie chcemy tak, tego tak, widzieć. No ja nie chcę, bo my, ale wiesz, nie ma problemu z tym żadnego, rejestrujesz się, mieszkasz, jest. W Polsce nie, bo no właśnie, się nie da, z to właśnie. Problemu. No właśnie, możesz się przez internet wpisać, że się gdzieś przenosisz, nawet no. Jak to nieprawda, rozumiesz o co chodzi. A tutaj o to mi właśnie chodziło, a w Polsce musisz iść z dokumentem, że jesteś właścicielem, żeby się zameldować. Albo że ci właściciel pozwala. Znaczy to na czasowo 3 miesiące bez. No nie, ale wiesz, powyżej, a tu w ogóle wpisujesz, że gdzieś mieszkasz i jak. No to jakby informujesz tylko urząd, że ten, on to przyjmuje do wiadomości i koniec. No właśnie. No właśnie, to jest zwykła informacja. No to w swoim interesie jest, żeby te papiery tak, wszystko do urzędu zgłaszają, to ma swój sens, prawda? Więc zgłaszają do urzędu, bo urzędu ci nie osądzi, nie musisz. No. Jest nie tam inne jakieś firmy, co masz. Coś innego, tak jak ubezpieczenie czy coś tam. Mała owieczka.
dwoje i co z tego? I tak mówił ponoć. 10 godzin